ekipa, witam was Staniu, witam was ponownie w Desync, gdzie zajmujemy się masowym pozyskiwaniem, przetwarzaniem surowców na lepszej ich jakości, wartości i oczywiście walkami. Ale powiem szczerze, że im dłużej patrzę na to, jak moje boty tutaj pięknie pracują, tym coraz bardziej się zastanawiam, czy one nie mają jakiegoś wirusa. Uwaga, w tej grze są wirusy. W każdym razie nie o to mi chodzi, że złapały jakiegoś wirusa faktycznie, natomiast one mają problem z dostarczaniem surowców. Przypadkowo, celowo zatrzymałem, żeby wam pokazać, ile taki bot wiezie właśnie surowca. Sztuk 3. Ten wiezie sztuk 3. Ten wiezie sztuk 8. Dlaczego? Bo nasze fabryczki dają im sygnał, słuchaj, przywieź mi 3 sztuki, bo mi brakuje do przetworzenia. I wszystko fajnie, wszystko logiczne, tak? Tylko jest pewien problem. Zamiast wozić na przykład taki pojazd, gdzie ma tutaj 4 sloty, każdy po 20, a tutaj ruda leży i nikt jej nie zbiera, i zamiast stać na przykład i wrzucić mu wszystko i dorzucić ewentualnie, kiedy będzie miał potrzeba, to on jeździ ten bościg nasze 20 razy, bo po 8 surowców, pomimo tego, że ma magazyn na 80. I zdecydowanie jest to bardzo, bardzo nieefektywne. Dlatego też zacząłem analizować, zacząłem szukać informacji i tutaj od twórców, tutaj znalazłem na ich stronie taką ciekawostkę, że tutaj możemy naprawdę zrobić potężne, potężne działania za pomocą jednego małego urządzenia o nazwie Behavior Controller. Zdobyłem ten moduł poprzedniej rozgrywce, ale nie zdążyłem w pełni go przeanalizować, nie zdążyłem go nawet tak chyba tak naprawdę zobaczyć, co on potrafi tak naprawdę, jakie ma potężne możliwości, a możliwości są jego naprawdę gigantyczne. Bo słuchajcie, w momencie kiedy go aktywujemy, odpala nam się biblioteka i ta biblioteka zawiera masę funkcji, które może realizować nasza fabryka, nasz bot, albo inne po prostu działanie, które możemy wywoływać w stosunku do tych naszych tutaj podwładnych. I tak jak widzicie, tego jest naprawdę, naprawdę sporo. I połączenie różnego tego typu funkcji pozwala nam zrobić naprawdę potężne działania. I na przykład, jeżeli bym chciał, żeby surowce były masowo do nas dostarczone, no to robimy request, jest funkcja request item i wybieram sobie, słuchaj, przywieź mi rudy metal. Tak myślę, skoro 20, 40, 60, 80. Według mnie to jest max, jaki spakujemy na nasze niektóre boty. Więc to jest zamówienie. A następnie poczekaj, czyli wait. Wait ticks, poczekaj na kolejne akcje 60 sekund. I tutaj zrobimy, słuchajcie, pętelkę, dzięki czemu nasz program wywoła na naszych botach zamówienie. Dostarcz mi 80 rudy, a następnie poczekaj 60. Dostarcz ponownie 80, a następnie poczekaj. I tak w kółko, dopóki program zruchomiony. I normalnie mógłbym taki program tu zapisać, mogę wtedy go uruchomić. Tylko wiadomo, my nie chcemy tych rudy ściągać tutaj, tylko chcemy do naszych magazynów. Naszych fabryk. Natomiast fabryki też mają swoje limitowanie. One nie przyjmą 80 sztuk. Dlatego też warto będzie zainwestować w nowy moduł. Moduł magazynu, który będzie przechowywał naszą rudę. Ale finalnie, tylko chciałbym, żeby to faktycznie szybko, sprawnie weszło. To mógłbym się wstrzymać z tym. Zwłaszcza, że tutaj mamy pełen magazyn. Jak widzicie, pełna produkcja. Pozapychało się. Praktycznie nie możemy nic z tym zrobić. Wstrzymamy tą produkcję tych modułów, circuit board. Nie ma potrzeby w tym momencie nad tym pracować. Tutaj nasze koparki, widzę, też się zatrzymały. No to te koparki wyślemy, słuchajcie, tutaj. Bo teraz jest co tu robić. Przerzućmy też, żeby więcej nam wydobywały. Tu kolejna koparka. Tak samo. Tutaj wydobycie i rzucaj tutaj nadmiar. Super. Mamy to ogarnięte. Natomiast wracając tutaj, potrzebujemy jak najwięcej tutaj sztabek, metal bar. No i niestety boty w tym momencie, o, teraz się rzuciły, bo towar jest, słuchajcie, właśnie zobaczyły, że jest towar. No po prostu jak zobaczyłem to za pierwszym razem, jak wczytałem zapis, to stwierdziłem, nie, trzeba coś z tym zrobić. Dlatego też teraz czekamy,
Czekamy, aż to wszystko ładnie się przetworzy. Słuchajcie, dodatkowo tutaj wrzuciłem moduł do tego magazynu, dlatego tak ładnie wszystko samo skacze. Wrzuciłem moduł Portable Transporter, czyli w momencie, kiedy widzi, że o, mam sztabkę, to Portable Transporter wrzuca do siebie, bo on ma takie żądanie narzucone. Natomiast ta sztabka później, z tego względu, że ten ma żądanie, to Portable Transporter wysyła w zasięgu oczywiście tego obszaru, wysyła surowiec dalej, więc tak naprawdę działamy bez liku, tylko tutaj muszę to odłączyć na chwilę. Jest pewien koncept taki, że ten Portable Transporter ma bardzo mały zasięg, bo jak widzicie tylko ma 3x3, dlatego na przykład ta fabryka jest nieobsłużona i ta fabryka jest nieobsłużona. Z jednej strony to spoko, bo dzięki temu właśnie teraz mogę zrobić taki myk, że aha, bo oni mi tu automatycznie przerzucają, co mi się akurat bardzo nie podoba, nie chciałem, no ale cóż, tak to bywa. Po prostu nadgorliwie teraz pracuję, a ja potrzebuję pilnie tutaj sztabki. Ja tu naprawdę potrzebuję sztabki pilnie, żeby mi zbudowali ten magazyn. Dwie sztabki, naprawdę. I widzicie, to jest to, że oni tak zabiegani są w tych swoich działaniach, że nie widzą, że ja czekam na to high priority. Dobra, mamy to, zbudowaliśmy. I teraz, ten moduł behavior przerzucam sobie tutaj, do magazynu. Jednocześnie dając tutaj nasz moduł transportowy, dzięki któremu będę mógł wrzucać w to miejsce działania. I teraz tak, behavior, czy to on ma zaprogramowane, dokładnie mamy to i odpalamy. I teraz on będzie tutaj wrzucał, tylko teraz trzeba by to wszystko zablokować. Fix to an item, nie, fix all slots, tak jest, go nie zablokuj, jak widzicie 80 zamówił. Trzeba będzie zablokować tym i super, słuchajcie. I teraz 80 rudy. On woła, słuchajcie, przywieźcie mi 80 rudy, bo ja tego potrzebuję. Więc będą dowozić. Natomiast zmiana będzie taka, żeby teraz te fabryki nie przyjmowały bezpośrednio naszych botów, surowców, musimy tutaj zrobić mały myk. Supply item, czy nie, request item. Wyłączamy C, V i zobaczymy, czy teraz będą nasze boty tutaj przywoziły. Mam nadzieję, że nie. Tak samo mamy tutaj opcję, musimy wyłączyć, żeby nasze boty w ogóle nie korzystały. W sumie z drugiej strony możemy zrobić tak, że tutaj zmienimy nawet ścieżkę z jedynki na czwórkę. Tylko oczywiście teraz ten bot na przykład stanął całkowicie. Tutaj mogę zmienić ścieżkę, tylko w sumie nie wiem, czy deliver item, supply item, request item. No właśnie nie chcę, żeby tutaj cokolwiek było dostarczane. Tu zostawiam jedynkę, ale chcę, żeby tutaj to samo sobie pozyskiwało. Zastanawiam się, czy teraz to, co zrobiłem, zadziała. Bo tutaj muszę dostosować odpowiednią supply jest. Tu jest supply, czy on zaopatrza, zgadza się, ale tutaj mamy request item, supply item, deliver item, zgadza się, ale nie chcę pozwolić, żeby tutaj tą jedną fabrykę w sumie mógłbym też rozwalić, rozmontować. Natomiast oczywiście te przestały działać, bo tu mamy request item, ale nie chcę, żeby boty mi tutaj ten surowiec woziły. Czy ja mogę to jakoś odpić? Tu jest może ta opcja. Request, supply, nie, tutaj request, supply, ale only item transport, czyli w momencie tylko kiedy używamy transportera, to będzie działać. To powinno zdać nam egzamin. Czyli tak, C, V i to powinno samo, bez botów praktycznie pracować, tylko ja nie widzę, żeby to działało. Zobaczmy tutaj jeszcze raz. Only request, a nie, to jest request. Supply. Zobaczmy, czy teraz to będzie tak działać. Request, supply, only, request, supply. Czyli ty nie dostarczasz, ale ty sobie sam pobierasz. I teraz tak, faktycznie, dostarcza, rudy same wskakują, wszystko działa. I w taki to sposób boty będą same przywozić do tego magazynu raz na 60 tików rudę. Już nie będzie tyle przebiegów, natomiast to samo czynnie sobie przetwarza. Więc trzeba będzie się teraz zastanowić, jak można to obsłużyć, żeby obsłużyło to fabryki. Bo jeżeli ja na przykład to podepnę tutaj, to automatycznie to traci zasięg. I
Tak naprawdę nie będę w stanie dostarczyć, jeżeli ten budynek przestawię tu, to już ten budynek go nie złapie. Znowu z drugiej strony, jak gdzieś ten budynek inaczej postawię, to nadal nie jest to, co bym chciał. Już lepiej działa, bo wiecie, już sztaby się pojawiają w lepszej ilości. Natomiast nadal te boty tutaj tak szaleją, potężnie tutaj szaleją. No po prostu jest to masakrycznie. Tu mamy pozapychane magazyny, co mnie cieszy, bo to na pewno będzie przydatne. Natomiast ja muszę wymyśleć, jak mógłbym to przebudować, żebym mógł mieć więcej niż tylko 3 fabryki. Bo na tym mi zależy, żeby faktycznie tych fabryk było, bo jak wiecie, one teraz pracują na pewnych obrotach, a i tak tych sztab produkujemy nadal zbyt mało. Wiadomo, mogę projekt powielić, ale to nie o to w tym wszystkim chyba też chodzi. Masakra, co tu się dzieje? Moje boty dostają łomot. Nie, dlaczego? Kto wam pozwolił mnie atakować? No przepraszam bardzo, no to słuchajcie, tu co weszło. Okej, fajnie, tu mamy działko obronne, ale patrzcie, jaka armia wlazła na mnie łobuzów. No jak oni mogli? Jak oni mogli mnie tak zaatakować? Ja rozumiem, ja sobie tutaj postawiłem moduł wiatrakowy, ale jak widzicie, no cóż. No cóż, najwidoczniej obrona jeszcze była za mała. Obrona jeszcze nie dosięgła. Całe szczęście miałem jedno działko, jednego tureta, który miał za zadanie tutaj naprawdę sprawić, że pokaże im, gdzie raki zimują. Ale ten jeden turet to jest za mało. Potężnie atakuje, zgadza się, ale nadal to jest za mało. Już tutaj robaków jest cała masa. Ja nie wiem, co tu zaszło, nie taki był zamysł, nie tak miało to wyglądać. Straciłem, słuchajcie, kilka botów. Straciłem 5 jednostek. 5 jednostek. No jak można stracić 5 jednostek? Ja sobie tego naprawdę nie wyobrażam. No i teraz, człowieku, sieć i odbuduj. Bo cię po prostu zmiażdżyli. No cóż, mam konsekwencje tego, że jednak nie przypinowałem, bo skupiłem się nad czymś innym, nad innym projektem. No ale mam nadzieję, że teraz za chwilę mi się to uda otworzyć. Natomiast, no niestety, będziemy musieli więcej turetów tutaj zrobić, bo jak widzicie, obrona jest jeszcze zbyt słaba. Więc bierzemy, kopiuj, obracamy V, tutaj muszę moduł energetyczny także dostawić C. Teraz zobaczmy, jaki jest zasięg sieci. Tutaj ma być V i tak samo tutaj ma być C i tu ma być V. O, w tym miejscu i to zadziała. I wtedy będę miał dwa turety, które się będą wzajemnie osłaniać. Natomiast no jak widzicie, no niestety dostałem niezłe bęcki. No i trzeba będzie siły dashbotów obronne porobić, bo tak to być nie może, że takie straty nas po prostu dosięgły. Po przymusowej przerwie związanej z nagłym atakiem robactwa zajęliśmy się tym oto projektem i powiem szczerze, że chyba mi to wyszło. Mianowicie, jak to wszystko tutaj wygląda? Tutaj mamy właśnie behavior controller, który oczywiście zadanie ma takie, że co 60 sekund woła 80 rudy. Następnie ta ruda za pomocą oczywiście portable transporter ląduje do tego modułu, który dysponuje, zarządza de facto rozdysponowaniem tej rudy. No i ta ruda wędruje sobie do tych oczywiście modułów, które do tych fabryk, które mają zadanie oczywiście tutaj wysyłać następnie z powrotem przetworzoną do modułu zarządzającego, a ten z kolei przetwarza, wysyła już gotowe sztabki metal bars do magazynu. I stąd już sobie nasze boty będą reagować. Przetwarzać według mnie to jest w porządku, natomiast jak wiecie, tu się coś stało, nie wiem, zapchało się towarzystwo, nie wiem co się dzieje, ale boty nie ogarniają, nie wiem dlaczego nikt tego nie zbiera. Halo, co się dzieje? Czego tego nie zbieracie? Przecież tu ruda jest do zebrania. O co wam chodzi? To przede wszystkim mógłbyś odłożyć. To byłoby super. Tutaj natomiast boty moje się z jakiegoś powodu zacięły. I teraz nie wiem dlaczego. Może zrobimy tak, że po prostu jeden bot będzie finalnie coś tutaj przetwarzał. Nie wiem dlaczego w ogóle boty z jakiegoś powodu tutaj się pozacinały. Nie wiem, niech mi ktoś to wytłumaczy. Dlaczego tutaj nagle one nie... Znaczy tutaj wiadomo, wydobycie, tak? Natomiast tu z jakiegoś powodu do kogoś się tutaj próbują dobić, czy mi się wydaje? Nie, nie, tutaj wszystko jest w porządku, nikt nie ma podłączonej sieci, ale z tego modułu nie chcą zabierać. Dlaczego? Nie wiem, natomiast to też jest tutaj niepotrzebne. Na razie to możemy stąd zabrać. A teraz bardzo bym prosił, żeby ktoś
zabrał tu. O. Dobra, poleciały rudy, ale lecą rudy chyba tutaj. No właśnie, ten trzeba moduł rozwalić. Słuchajcie, ja to demontuję. Więc proszę, to out. To out. To muszę wszystko rozmontować, bo w tym momencie to już nie będzie miało efektywności żadnej. Więc to mogę śmiało rozmontować. Natomiast nie wiem, dlaczego nasz program tutaj, behavior się zatrzymał 60, tak jakby tutaj w ogóle 60 sekund. Przepraszam, to już powinno dawno ruszyć. Jakoś nie rusza. Co się dzieje? Dlaczego to stoi? Dlaczego tu nie zamawiasz towaru? Halo? Jest, zamówił 80 i nie ma. Coś tu się zadziało, coś tutaj. Supply, only transporter? Nie. Właśnie. Tutaj. Czyli tutaj powinienem właśnie od samego początku. Oczywiście zablokujemy, żeby tylko ruda trafiała. I tutaj zaznaczyłem właśnie, to był mój błąd, że ja tu tylko zaznaczyłem only transporter, bo ty nie jesteś transportem. Ty masz przyjmować surowce, więc bardzo istotne jest to, co tu zaznaczamy, czyli request. Czyli ty masz przyjmować tylko, a ty nie przyjmujesz, ty tylko supply, czyli dostarczasz. No i właśnie w takim to sposób działa. No i jak widzicie, przetwarza elegancko, tu przeskakuje, tam przeskakuje. Oczywiście ten budynek ma pełne ręce roboty, zdarza się, zdarza, ale patrz jak szybko. I teraz sztaby, jaki masakrycznie szybki przerost teraz sztab. No i podobną strukturę, słuchajcie, możemy zrobić de facto dla blach. Też taki moduł damy i będą sobie tutaj przetwarzać. Sądzę, że to jest jak najbardziej wykonalne, tylko najpierw trzeba by się zająć tym usuwaniem, ale jak widzicie, tu jest pełno magazynów, pełno rzeczy, więc no cóż, odpalamy z powrotem naszą produkcję, bo ta już śmiało już ruszyła, więc bardzo fajnie, że udało nam się w końcu to zrobić, więc teraz tak, C, teraz V, V i oczywiście tutaj towary momentalnie nam będą się elegancko produkować, więc C, V, i V. I o to właśnie nam wszystkim chodziło, żeby tak to skutecznie uskutecznić, żeby to faktycznie szybko, sprawniej na temat działo, a nie na zasadzie przyglądali się tylko co tu jest, no i latali. A teraz, ile ty wieziesz? 19, ale dlaczego tak mało? Nadal się zastanawiam, dlaczego tak mało. Może dlatego, że 4 boty się za to łapią, dlatego może tak to działa. Może tak to wyglądać. Póki co, wydobycie na pełni, jak widzicie. Jeżeli chodzi o tutaj, będę musiał coś po prostu część botów odzyskać. Już założyłem sobie blokady. Już jestem tutaj na tym terenie chroniony dość potężnie. Choć na pewno jak przyjdzie większa fala, no to może być ciężko z nami. Natomiast prąd i jeszcze raz prąd. Tego potrzeba nam zdecydowanie więcej. Miner bota na silikon trzeba tutaj ustawić, więc no niestety silikon. Straciłem 3 boty wydobywcze. W tym momencie muszę się tym zająć. Natomiast tutaj widzę. A tutaj. Ciekawe, to co? Jakie boty ja straciłem w takim razie? Ciężko powiedzieć. Natomiast ten stoi. No bo tutaj silikon także nam się zapchał. Też pasowałoby popracować nad takim systemem, który tutaj mamy. Bo faktycznie on jest mega wydajny. Jak widzicie, sztabek. Praktycznie już mam pełen magazyn. Momentalnie to się stało. Nawet nie wiem kiedy. Teraz pasowałoby po prostu faktycznie zrobić drugi, który będzie nam przetwarzał sztaby na płyty, co też byłoby całkiem sprawne. Nowy system wytwarzania płytek także już stoi gotowy. Zupełnie inaczej niż tutaj planowałem początkowo, bo tutaj znalazłem, że jeszcze jest inny budynek, budynek 2x2, 2M i powiem szczerze, ciekawie się on zapowiada. Dlaczego pewnie powiecie, skoro produkujesz sztabki, to po co tutaj jeszcze raz produkujesz sztabki? Otóż jeżeli będę produkował sztabki i to będę potrzebował do jakichś innych surowców, to tutaj rudę dostarczając i tak spokojnie wyrobię według mnie normę na 5 razy 2, czyli 10 piecach przetwarzających płytki. Według mnie to jest bardzo dobry wynik. Wszystko gotowe, żeby ruszyć z Behavior Controller. Natomiast słuchajcie, żeby na przyszłość takie schematy tworzyć, sądzę, że można byłoby taki schemat dodać do biblioteki. Biblioteki blueprintów, bo o tym chyba wam nie wspomniałem, bo sam w sumie dopiero co to odkryłem, że jest taka coś jak biblioteka blueprintów. I na przykład request zrobimy, zapisz tutaj i mamy behavior i w bibliotece jest nasz pierwszy
unnamed, unnamed, tutaj możemy jakieś struktury, prefabrykaty możemy jakieś, ale jeżeli, a przepraszam, tutaj mam behaviors, jest nasz request. No i ten request, jeżeli będę chciał powielić taką fabrykę, to będę od razu mógł odpalić. A teraz ruszyliśmy do pracy, słuchajcie, ruszyliśmy na pełnych obrotek, jak widzicie, wszystko teraz powinno działać, a przynajmniej taki jest zamysł, że wszystko będzie działać jak trzeba. Przyjrzyjmy się temu, że tutaj będzie, tak, tu przerzuca elegancko, tam przerzuca, ciebie też mogę aktywować jak na razie, więc jeżeli będziesz potrzebował, i tutaj przerzuca już piece rozpalone, wszystko, słuchajcie, ładnie przetwarza. Według mnie jest, działa sympatycznie, prawidłowo, zakodowane, prawidłowo to przetwarza. Chyba nic więcej nie trzeba w tym, żeby tutaj nam sztaby przetwarzało. Mam nadzieję, że te sztaby przetwarza, prawda? Idzie to tutaj, idzie ten surowiec finalnie. A widzicie, jedna rzecz, teraz działa. Teraz będzie działać, bo tutaj brakowało tego przekierowania, żeby finalnie ten zawsze wyrzucał do produkt końcowy. I jak widzicie, bardzo szybko to działa. Ja naprawdę tutaj wiele nie potrzebuję. To naprawdę działa na bardzo wysokich rekordach, na bardzo wysokim przetwarzaniu. Zresztą zobaczcie sobie tutaj, jeżeli chodzi o zamówienia w stosunku do tego, ile produkujemy. Jeżeli chodzi o płyty, tak samo tutaj, jeżeli chodzi o produkcję sztab. No tutaj naprawdę świetnie się to sprawdza. Tutaj mam fabrykę już wyłączoną, bo praktycznie nic się nie dzieje. Tutaj koparki też się już podtrzymywały, pełno miały. Natomiast teraz, teraz zaczyna się nowa era i powiem szczerze, że mam teraz wizję, jak przebudowywać pozostałe te fabryki na podobnym schemacie, albo korzystając z tego modułu, albo korzystając z tego. Dodatkowo jeszcze mogę sobie zamówić dodatkowe kapasitory, czyli miejsce na bateryki, po prostu będę zamawiał bateryki, które będą trzymały nam energię dodatkowo, gdyby miało coś się stać niepożądanego, na przykład znowu kolejny atak na naszą elektrownię w tym miejscu, to jesteśmy na to, sądzę, przygotowani. Oczywiście kolejne elektrownie także będę kopiuj V dostawiał, bo te są akurat nam bardzo potrzebne. Tylko czy ja będę to stawiał tutaj? W sumie mogę postawić tak i zrobimy sobie kolejne elektrownie wiatrowe, zwłaszcza że te produkują na wyżynach stówę, a energia słoneczna produkuje nam na nizinach tylko 50, albo aż 50, jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to wartość zdecydowanie za niska, jak dla mnie w tym momencie. No i będzie trzeba tutaj się tym zająć. Natomiast moje boty, słuchajcie, teraz w końcu widzę, że skończyła się era szaleju, skończyło się po prostu szaleństwo, jakieś dziwne padaczkowe, wirusowe podejście, a teraz bardziej widzę, że po fabryce, że tutaj jest cała moc, tu jest ta siła przetwarzania. I widzę, że faktycznie tutaj fajnie przetwarza, ale tutaj trzeba by zrobić pewny limit. Fix slot i tak myślę sobie po dwa z każdego, bo jak zapcham to rudą, to ta fabryka przestanie działać. Więc zdecydowanie musimy to ustawić zupełnie inaczej. Przerzuć tu z powrotem i teraz damy, o, znowu obrywamy, słuchajcie. Natomiast ja sobie teraz tutaj zablokuję fixlot to an item. To weźmiemy sobie tutaj, miały być sztaby. A ja zobaczę, gdzie jestem atakowany. Gdzie jestem atakowany? A kto tutaj pojechał? Halo? Co? Ty po co tu przyjechałeś? No po co? No po co? No i po grzyba tu pojechałeś. No i destroyera straciliśmy. Fajnie. W ogóle nie rozumiem, po co on się tu pojawił. Znaczy, obstawiam, że tutaj jest coś zabudowane i dlatego nie mogą mi jadą naokoło. I tutaj sprowadzają na siebie ogromne kłopoty. No właśnie, jak nic, tak to było. I w taki sposób, właśnie głupi sposób, traci się nasze jednostki. No niestety, kolejny destroyer oberwał. Tutaj mamy natomiast Cuba, który ma 200 HP. Jest, no, jednostką, która potężnie powinna nam pomóc w walce, zwłaszcza że on ma medium na sobie, więc odpalę sobie produkcję zwykłych turetów, które faktycznie good damage and range, więc zdecydowanie to powinno pokazać wrogom, że z nami się nie zaczyna. Zrobię sobie takich 5 i chyba w kolejnym epizodzie przepuścimy atak, żeby ostatecznie oczyścić to wzgórze z wszelkiego zagrożenia. Zwłaszcza że fabryki teraz
naprawdę świetnie sobie radzą. Nasza produkcja praktycznie już stanęła. Wszystkie magazyny, wszystkie fabryki stanęły, bo już zrobiliśmy max. No i co nawet cieszy, dlatego też, żeby ruszyć dalej, bierzemy oczywiście Gateway Technology, otwieramy kolejne badania, do tego trzeba Robotic Data Cube, 20 należet plate, 30 wire i do tego jeszcze tych cubów, a te akurat wiemy, że tutaj będą dostępne. Tak, wiemy, dwie kostki zabieramy. Tak, dziękuję. Natomiast tutaj mamy jeszcze deployery, które na przykład budynek nam potrafi rozpakować, fajnie. Behavior controller też fajnie, przyda się. Dodatkowo jeszcze large wind turbine, 400 energii, słuchajcie, no to będzie przyszłość zdecydowania. Zdecydowanie, natomiast póki co to jest za mało to co chcemy, więc tutaj jeszcze mamy do rozwikłania kilka prawdopodobnie zagadek. Tutaj są źli, niedobrzy, więc prawdopodobnie tutaj chcemy skoczyć, a może tutaj skoczyć, zobaczymy czy to jestem w stanie podebrać, czy coś zobaczyć. Tutaj nie ma nic, słuchajcie, oprócz tego pyłu, więc my musimy iść w tym kierunku, bo tutaj jest zagadka do rozwiązania, tutaj też jest rozwiązane, więc nic z tego nie pozyskamy. Musimy eksplorować jeszcze na zakończenie w celu pozyskania technologii. Bez tej technologii nic nie zrobimy. W takim razie sądzę, że transfer, tak, jak najbardziej. Trzy kostki już, słuchajcie, już mamy, jeszcze tylko brakuje nam dwóch, żeby finalnie zrobić tutaj. Natomiast aha, to jest metal ore, więc tutaj tego nie mamy. Szukamy miejsc, gdzie tutaj jak najbardziej znajdziemy technologię. O, coś tu jest, tak skryte. Dobra, odblokujmy sobie ten moduł. Tutaj tak. Teraz mi się uda. No powiem wam szczerze, że teraz to strzelam, bo tak widzę, że coś mi teraz wyjątkowo nie wchodzi tak, jakbym chciał. Naprawdę nie wchodzą mi te łamigłówki. Wydaje mi się, że złapałem schemat, ale jednak nie do końca on tutaj jest akceptowany. Tak, tu i super, mamy assembler niepotrzebny, natomiast wyjątkowo sztaby są tu potrzebne, więc niestety tu nie podejrzewam, żeby były cenne zasoby. Szukamy gdzieś, gdzie circuit boardy wymagają, bo tylko taki element tutaj posiadam. Obserwuję czasem nas tam gdzieś, ktoś nie podgryza, nie atakuje, żeby szybko ewentualnie zareagować, ale najbardziej mi zależy też na tym, żeby, no nie ukrywam, zgarnąć jak najwięcej technologii. Dzisiaj Gateway Technology czeka do odkrycia, a i eksploracja też musi być tutaj adekwatna do tym rozdziale. I tutaj mamy, jak widzicie, kolejne zagrożenie, kolejne robaki prawdopodobnie tutaj są, więc wbrew pozorom nie tak daleko są u nas te wszystkie zagrożenia. To wszystko co tutaj mamy, o, tutaj jakiś moduł leży, idealnie pasowałoby, żeby to jeszcze zgarnąć i ruszyć. I znowu ta głupia zagadka, kurczę, ona jest fajna, tak? Tylko trzeba zrozumieć do końca, jak ona działa. Wydawało mi się, że to jest na zasadzie stykania się rogami, kątami, ale jednak nie do końca teraz jestem pewny, czy tak to działa. Tutaj wejdziemy, tu, no i właśnie widzicie, tutaj nie chce do końca nam... O, teraz działa i mamy sign post, transfer. I mamy kolejną rzecz, bardzo fajnie, 4, jeszcze jedną kostkę i ja będę zachwycony, natomiast musimy mimo wszystko wrócić do domu, ale właśnie, czy ja nie miałem, a tutaj właśnie, tutaj mam miejsce, więc wracaj do domu, już się rozładował bot, jak najszybciej muszę zdobyć technologię wysyłania przez Wi-Fi zasilania i wtedy naprawdę będziemy ustawieni, ale póki co musimy odnaleźć jeszcze ostatni moduł. No i będziemy mogli ruszyć z dalszymi badaniami. A te badania już też tutaj szykuję, więc tu przestawiam i zbieramy. No i produkcja teraz też naszych fabryk ruszy. Zdecydowanie powinna ruszyć. View. Aha, transfer. I co mamy? 5 kostek. No, a ja tym się pobawię później. Na razie kostki są najważniejsze, żeby tutaj je dostarczyć. Zasilanie mamy dopiero tutaj, więc... Ale w sumie mamy nadajnik ze sobą, więc szybko się podłączymy pod sieć. Natomiast teraz te fabryki, które tak były uśpione, ruszą, nasze boty także ruszą. No i jeszcze tutaj muszę pozbierać te śmieci, mnóstwo śmieci leży na podłodze, więc fajnie byłoby, żeby jednak ktoś się tym zajął, ale póki co mamy. Rzucamy, jestem zachwycony technologicznie, sądzę, że nawet przyspieszymy, bo na dwa nadajniki tutaj lecimy, więc zdecydowanie powinno to być zdecydowanie szybciej. Gateway Technology właśnie kończymy opracowywać
i dzięki naszym przemysłowi, dzięki przemyślanemu systemu przemysłowi i tym nowym zabawkom, które dostaliśmy od twórców, przyznaję, naprawdę unikatowe w skali wszystkich gier, jakie grałem, unikatowe zarządzanie systemem. Jestem naprawdę, naprawdę oszołomiony i zachwycony, jak to wszystko teraz o wiele łatwiej pracuje i o wiele łatwiej się to wszystko wykonuje. Zdecydowanie więcej i więcej takich rozwiązań w takich grach ja jak najbardziej akceptuję i oczekuję. Mi się to naprawdę podoba. A jeżeli wam także się podobało, jeżeli wam się podobało to, co dzisiaj osiągnęliśmy, tą pełną automatyzację i chcecie więcej takich różnych pomysłów, ciekawostek i moich dociekań, jak to wszystko tutaj działa, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!